www.pilskisport.pl. Sport Pile. The first hello everybody. Would you like for the team Pivo? Oh god, what to say? For me it's always nice to play in Pivo because in Pivo like 10 years ago I had my first final for the Champions League, and for me always it's nice and it's nice emotion to play in this hall in front of all these spectators. Today for us was, you know, we entered the game very good with a lot of concentration, and we changed some stuff and a lot of things in our team, and we start to play better. And but unfortunately, it's not enough good, you know, to get the victory. And I hope that in the future, you know, I don't want to be the captain. I'm gonna speak first. Thank you very much. W tym meczu, żeby zmazać ostatnią plamę po meczu z Bielskiem, i cieszę się, że się to udało. Poprawiliśmy wszystko to, czego zabrakło nam w ostatnim tygodniu, czyli walkę przede wszystkim od początku do końca. Wytrzymałyśmy wojnę nerwów w końcówce, ponieważ wiedzieliśmy o tym, że Impel na pewno tutaj będzie walczył o punkty, o zwycięstwo. I bardzo się cieszę, że my dzisiaj wychodzimy z tej wojny wygrane. Co do naszej gry, no to na pewno dobrze, mimo tego, że nie znałyśmy rozgrywającej z Wrocławia, to udało nam się gdzieś tam wytrzymać ten mecz taktycznie. Realizowałyśmy to, co sobie wcześniej założyłyśmy, przede wszystkim w zagrywce i potem w taktyce blok-obrona. I bardzo się cieszę z tych punktów, bo no mówię, ta druga runda i jej dobre rozpoczęcie było dla nas niezwykle istotne i z tego się cieszę. Dziękuję bardzo. Gratulacje dla zespołu z Piły. No, to był mecz walki, to był mecz zacięty. Przegraliśmy w dwóch końcówkach. Mogę powiedzieć tak, szkoda. Natomiast gratuluję obok gratulacji dla gospodyń, gratuluję również i mojemu zespołowi tego, że na tak trudnym terenie próbowaliśmy tutaj walczyć, próbowaliśmy się przeciwstawić. Zabrakło nam może jednej akcji, może dwóch do tego, żeby losy tego spotkania odwrócić, ale tak jest w tej grze. Dziękuję. Już tyle zostało powiedziane, zwłaszcza Monika powiedziała wszystko, że nie będę się powtarzał, mogę dodać jedynie, że bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy tą drugą rundę tak samo jak pierwszą i życzyłbym sobie i mojej drużynie, żeby drobnymi poprawkami wynikowymi, żebyśmy tak samo grali do końca tej drugiej rundy jak do końca pierwszej. Dziękuję. www.pilskisport.pl. Sport Pile.